Cześć, jestem Janek. Cześć, jestem Antek. Jesteśmy dziennikarzami programu Mali Dorośli. I dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Soltychik. Dzień dobry, witam was panowie bardzo Dzień serdecznie. Dobry. E, pierwsze pytanie to: jak się pan dzisiaj czuje? <laughs> Dobre pytanie, naprawdę. Bardzo się, bardzo dziękuję, że zadajecie takie pytanie, bo to jest fajne, takie na otwarcie. Dzisiaj czuję się świetnie, bo rozmawiamy sobie w marcu, kiedy słońce już, wiecie, czuję, że to już jest prawdziwe wiosenne słońce i wszyscy się jakoś tak budzimy ze snu i to jest dobra informacja. Poza tym miałem dzisiaj w radiu, w którym też pracuję, nagranie wywiadu jako dziennikarz mhm. z aktorką Olgą Kalicką i bardzo nam się dobrze rozmawiało, bardzo, no bardzo tak, tak mnie ta rozmowa, wiesz, podbudowała, ale w związku z tym Spóźniłem się do was na nagranie. No właśnie, i za mamy... co bardzo, bardzo przepraszam. I mamy takie pytanie: czy często się spóźniasz? Nie, ale za często. Niestety. Nie, ale za często. Nie, 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 nie bo jednak obowiązki, rodzaj pracy, którą wykonuje pociągi, którymi jeżdżę i tak dalej, wymagają jakiejś tam punktualności. Natomiast tak przyznaję, że właśnie zdarza mi się coś niedoszacować, czegoś nie dopilnować. E, więc mi się zdarza, wybaczacie? Oczywiście. Mm. Każdemu się nieraz zdarza. Dziękuję bardzo. E, a więc tak, no bo my jesteśmy dziećmi, to mamy pytanie związane z Twoim dzieciństwem. Dobra. E, jak ty wspominasz te właśnie swoje czasy młodości? Dzieciństwa. Dzieciństwa, dokładnie. Te, tego, jak te, byłeś, Tak, te, jak, no jak w byłem, naszym wieku właśnie. Czyli jak w miałem 5-8 lat. Tak, tak. Super, dobra, okej. Okay. Wspominam wspaniale. Wieczny plac zabaw. E, jesteśmy na wsi pod Krakowem. Niedaleko jest zamek w Pieskowej Skale, no i szkoła y, podstawowa jakoś tak nie stanowi problemu, że jest przyjemnością, że nawet jak się pojawiają przedmioty, to mi to łatwo idzie, tak. Że nie dlatego, że jestem dobry i pilny, punktualny i y, 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 odrabiam lekcje, tylko jakoś tak, no, no wiesz, nie było takiego wielkiego ciśnienia i było dosyć, dosyć przyjemnie. No właśnie, a jak jesteśmy w temacie szkoły już. Tak to jak jakby twoi rodzice zareagowali na to, że chciałeś no, studiować w Krakowie? Byli smutni, czy...? E, rodzice tak, no to najpierw poszedłem do liceum z tej szkoły mhm. podstawowej. Wtedy w wieku 15 lat znalazłem się w Krakowie. Najpierw w internacie, a potem u ciotki w, w, w pokoju. Więc to już była sytuacja, że jestem w Krakowie, a potem jak chcę iść na studia, no to Tata mówi, mój zatroskany tata mówi: a Może byś lepiej poszedł do szkoły nie ogólnej, tylko do technikum, może rolniczego. Wiesz, będziesz miał maturę, ale będziesz miał zawód. A mama popierała to, że byłem, chciałem do liceum i na, i na studia, ale na studia to już była moja, moja decyzja i ona nie była kontrowersyjna wtedy. To a, było czy, tak naturalne. Czy ty sobie zadecydowałeś, że. Tak, i, i im o tym powiedziałem. Natomiast oni też wiedzieli, że w wieku 15 lat to chciałem studiować na Politechnice Lotnictwo, bo chciałem być pilotem, ale potem mi się to zmieniło I, i zacząłem czytać książki i pomyślałem, że zostanę dziennikarzem albo człowiekiem piszącym, no to trzeba iść na studia no tak. polonistyczne, humanistyczne i tak dalej i tak dalej na uniwersytet. A, razie, no. a to właśnie Twoją e, pierwszą pracą, co było, właśnie? W Krakowie okazało się, powstało takie nowe radio, radio RMF FM. Potrzebowali kogoś, kto zna angielski, żeby tłumaczyć wiadomości, więc tam się zgłosiłem i mnie przyjęli, i to była taka pierwsza poważna praca. Aczkolwiek parę lat wcześniej na studiach razem z kolegami założyliśmy taki dyskusyjny klub filmowy. Taki, taki, ta, ta, taki klub, w którym co środę wyświetlaliśmy bardzo interesujące filmy, sprzedawaliśmy karnety. Układaliśmy program, dopilnowywaliśmy, żeby zamówić filmy. Poży pożyczało się wtedy filmy na przykład z konsulatu amerykańskiego. W związku z tym, wyobraź sobie, w środę mnie na ulicy Stolarskiej w Krakowie odbieram dwie wielkie puszki filmu, prawda? I przewożę je rowerem lub taksówką przez rynek karmelicką do kina mikro, wyświetlamy o 20.00. No i tego dnia się nie oddaje, ale następnego dnia rano trzeba odwieźć ten film, bo wtedy A. film był czymś fizycznym, wiesz, na taśmie. I to też była praca. Ja tam miałem stanowisko przez chwilę sekretarza programowego potem. Czyli wysokie już chyba. No, takie, wiesz, społeczne umowne potem skarbnika, Aj. i tu jakoś ten skarbnik mi nie wychodził, bo ciągle jakiejś kasy brakowało, a nawet potem przez chwilę przy końcu byłem wi wiceprezesem tego klubu U. filmowego i rzecz polegała na tym, że była za to stawka, ale nie, nie została wypłacana do kieszeni. Nie mogłem tego zabrać, tylko ona Praca była społeczna, więc to było przeznaczone na cele statutowe naszego klubu, e, czyli na bankiet, wyjazd, na takie przyjemne rzeczy no, albo konieczne. Także to, to był rodzaj pierwszej pracy: ta w kinie, e, a po, po studiach w, w radiu, jako tłumacz wiadomości z języka angielskiego. angielskiego. No. No. Wiem, że wielu influencerów jest z Krakowa. Czy któregoś znasz z nich? <laughs> Znam jedną influencerkę, e, e, mieszkamy pod jednym adresem, jest moją żoną, ma na imię Pati, Patrycja, a jest influ influencerką Pati Soltyśik, e, PS, Pati Soltyśik jakoś tak i tam ona robi przepisy kulinarne i mówi o różnych ważnych rzeczach, e, a poza tym e, Pati, moja żona ma wielkie grono koleżanek i one wszystkie albo prawie każda Aha. są influencerkami z różnych dziedzin i jak się zbiorą czasem na... To jest wielu tych influencerów. To jest wiele influencerek, i ich mężowie oni nie piją alkoholu, tylko są kierowcami, więc to jest fajna taka impreza, jakby podwójna się odbywa. I wszyscy no, będą by chcieli autografy. No tak, tak, ale też i wiecie, tam jest dużo zamieszania. Te, te influencerki, te dziewczyny wymieniają się między sobą różnymi tam wiadomościami, a poza tym, cokolwiek się pojawi na scenie, to najpierw robią pstryk, fotografię tej kanapki albo czegoś, a potem można. Jeść. A jak jeszcze byśmy wrócili do tego wcześniejszego pytania, czyli e, Twoja pierwsza praca zawodowa? To, gdzie łapałeś właśnie to doświadczenie zawodowe w tym, e, co, co mówiłeś, instytucie, e, w instytucie? W tym klubie filmowym. W, klubie filmowym. w tym DKF-ie, w, w kinie, w takiej pracy społecznej. No właśnie, gdzie łapałeś takie e, doświadczenie. Bo ja w tym kinie też sprawdzałem bilety, przerywałem bilety, jak to się mówi. Bi byłem bileterem przez a. chwilę. Wiesz, <laughs> jak czyli trzeba było... czy ktoś ma no, no, wpuszcza, bilet? Tak. ludzi. Tak, tak. Do, byłem bileterem. Potem, potem, jak już wszyscy weszli y, a, i się okazało, że jest godzina. Projekcji to moim obowiązkiem było zamknąć okna w kinie mikro, pozamykać drzwi, były dwoje drzwi, czyli zamknąć te drzwi szczelnie i dać sygnał dzwonkiem panu Józefowi, w kinooperatorowi, żeby zaczynał puszczać film. No i potem wracałem na tę bramkę i jeszcze ktoś był spóźniony to za, e, i tak spóźniałem. dalej. No wiesz, to była praca, więc tak, no. to było fajne. No i też na przykład tam zdarzyła mi się taka rzecz, która jest bardzo ważna, wiele razy ją mówię, opowiadam. Ale, że siedziałem wieczorem w tym kinie mikro, razem z kolegą tam wicekierownikiem yy, i była godzina za 10.09 wieczorem i yy, 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 Rysio, ten kierownik odebrał telefon z sąsiedniego kina, jak się okazuje Wolność, które było przez ulicę, rzut beretem mhm. i się okazało, że tam mieli zacząć za 15.09 seans filmowy yy, z lektorem, bo, bo nie było napisów, tylko lektor miał czytać listę dialogową, wiecie, tak jak to się w telewizji. Mhm. Zdarza tylko, że lektor nie przyszedł. Ludzie siedzą, czekają i czy ten Rysio nie mógłby jakoś pomóc. I Rysio mówi, poczekaj chwilę, poczekaj do tego Andrzej, słuchaj, bo ty znasz angielski, może byś poszedł tu obok do kina, bo trzeba film przedstawić listę dialogą. Więc co przecież ja tego nigdy nie robiłem. No tak, ale znasz angielski. Ja mówię, no wiesz, ale to nie wystarcza. No coś ty film przeczytać, eee, No pójdź, wiesz, bo im bardzo zależy, ten, no dasz radę. No i ja tak 30 sekund myślenia, czy bałem się, sobie myślę, no nie, 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 nie. W końcu nie wiadomo co podpowiedziało mi, ale coś wydawało mi się złego, ale coś dobrego. Odpowiedział uh -huh. mi idź. Tak jest, pukam do, do drzwi tam na zaprzeciu. Ten y, operator mówi: O, dobrze, że pan jest, to panu pokażę, zaprowadzę. Wprowadził mnie na górę po schodkach, wprowadził do czegoś, co było kabiną. Uh -huh. Powiedział: Tu jest lampka, światło, psztyk, psztyk, tu jest mikrofon, psztyk, psztyk, włączyć, wyłączyć, a tu jest ta lista dialogowa. No i dał mi taki stos kartek. Aby przeczytać. Listę dialogową mm -hmm. do filmu przetłumaczoną i napis jest tam: Blue Velvet, David Lynch yy, i dialogi, tak? No i zrobiłem tak. Yy, jak już tam usiadłem, on wyszedł. No to dobra. Otworzyłem mikrofon i powiedziałem: Dobry wieczór państwu, przepraszamy za opóźnienie, ale już za chwilę przeczytam państwu listę dialogową do filmu Davida Lyncha, Blue Velvet. Puh. I. Uff. Zamknąłem mikrofon i myślę, uf, poszło, a ci ludzie, ee, 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 czytaj, mnie, czytaj. No, no, no i, i kurtyna, ekran, projekcja. Takie ciśnienie z Ciebie zasznie. Tak, tak. I się okazało, że ta lampeczka, światła zgasły, ta lampka mi oświetla to wszystko. Ma, mikrofon mam włączony lub no, włączony, mam długopis, oczy, okulary. E, film się zaczyna. Pierwsza minuta, druga, trzecia, czwarta, nie ma, nie ma jeszcze dialogu. Nie, znaczy, akcja dzieje się, że bohater no. idzie, czy coś takiego, wiecie. No, tak. Lista dialogowa, kiedy będzie ten pierwszy tekst. A wreszcie jest, no dobrze. Bo to był taki film, gdybyście go dzisiaj zobaczyli, ech, tak mówiło się, oniryczny, dziwny, metaforyczny i było mało te, tego do czytania. Nie tak, że wiesz, mówią bez przerwy i trzeba tylko tłumaczyć bardzo... kłótnie, tylko dokąd idziesz, skąd przyszedłeś, Chodź, pokażę ci drugą stronę. Teraz się dowiesz, co jest za. Czyli w związku nie, z tym się dobrze czytało. Czyli nie tak jak teraz jest na przykład w kinach, że prawie cały czas są dialogi. No tak. Tylko ale to... bardziej takie pokazywanie. Tak, tak, tak. Obrazem operowanie, ale, ale dzisiaj też są takie filmy. Tego się nauczyłem. Przy tej przygodzie okazało się, że przeczytałem całą listę, dałem radę, nauczyłem się nowego fachu, czyli zostałem de facto lektorem filmowym, bo było dużo takich filmów. A następnego dnia dostałem informację, że pan Janusz Nowak, który tym zawiaduje, jest mi bardzo wdzięczny, zobowiązany, że uratowałem seans i że będzie o mnie, o mnie pamiętał. I od tego czasu, od czasu do czasu, pan Janusz, dzwonił, panie Andrzeju, film z Murphy, film Złote Dziecko, trzy seanse do przeczytałem w kini światowit. Proszę sobie wpisać, pach, pach, pach. No i czytałem te filmy, oglądając je, oraz zarabiałem pieniądze. Jaka jest twoja ulubiona kuchnia? Y Pol, polska. polska. Polska, muszę powiedzieć polska, że kapusta, ziemniaki i schabowy jest OK. Czyli takie rosół, rosół musi być i może być, tylko ważne, że nie tylko na drobiu, ale także na mięsie połowy, yy, makaron, chętnie na Śląsku u, u, u przyjaciela jego tata zrobił w niedzielę tę rola, ro, ro, roladę rola. śląską tak, i kluski rolada. śląskie, tak. jezu, jakie to było dobre, pamiętam, <grym> niedziela, czternasta, Tata Krzysia, wiesz, akurat gotował, mama gotowała na śląsku od poniedziałku do piątku, w sobotę coś tam jedli na mieście, a w niedzielę ojciec Krzysia i robił rosół i te kluski i, i roladę i podawał i to, było to, dużo jedzenia i, i było to bardzo, bardzo dobre, dobre, bardzo dobre. Spoko, no. ale no, ale kuchnia polska, jak wiecie, też oferuje takie różne cięższe rzeczy, cięższe zupy, które też lubię, uwielbiam. Żurek to Żurek. O, to żurek moja to ulubiona zupa. no widzisz. No. A Żurek też dobrze bardzo. Żurek to no, Żurek. No właśnie, Żurek to Żurek. Co tam jeszcze? E, moja babcia w dzieciństwie, słuchajcie, e, robiła takie dziwne, takie przekąski, jakby zakąski. Troszkę, że na przykład podawała na stole, wiesz, ugotowane na twardo jajko i przepołowione na. przepołowione. I tak podawała takie otwarte. Że się brało, soliło i tak z tej skorupki się. Ten plus robiła takie paszteciki. Nie wiem, co. To to było, ale robiła takie paszteciki, takie, takie malutkie, one były tak dobre z tym barszczem czerwonym, który ona tam to... podawała, że po prostu tam nie można było przestać tego pasztecika to i to pić tego barszczu. My, ma, my właśnie u nas w dziadku y, z Łodzi, to okay. właśnie na Wigilię <laughs> też nieraz mamy y, paszteciki z kapustą i z grzybami i są takie y, no y, okay. oboje. Albo z mięsem. Tak. Albo no dobrze, ale bardzo... mamy też szacunek i ciekawość do kuchni zagranicznych. tak? No, tak Lu lubimy tak. i no. nie mówimy, że tylko polskie, bo e, ja też to mam, że jestem żarłokiem, im wszystko, wszędzie, zawsze. Mm. <laughs> I co mam napisane tu na koszulce? Joy doesn't share food tak, friends. Po, po angielsku, no. Że Joey nie dzieli się jedzeniem. To jest, to jest motto mojego <laughs> życia, to jestem ja. My Nawet... lubimy na przykład japońską, jako sushi. i wow. sushi, mhm. bardzo dobra. Chłopaki, znacie sushi. Boże, ja w waszym wieku, no, ledwo wiedziałem, gdzie jest Japonia, ale że sushi tam jest i że jest takie dobre. Nie, ale sushi, sushi moim jest zdaniem są niesamowite. jest, niesamowite jest no. No nie? Patrzcie, prawie su na surową. No właśnie, połowie, no, ca tak? no, cała ryba jest na surową, no, 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 tak... tak, tak, no to zależy, jeżeli kto lubi, no to może też być. no to prawda, surowa ryba i tak dalej. Amerykańska kuchnia też jest fajna. Amerykańską lubię, amerykańska to oczywiście hamburgery i steki. Hamburger. Wydaje się, że prosta sprawa, ale... Stek! No, no. No. Jest, takie, jest takie miejsce w Teksasie w Ameryce, nie byłem tam, ale słyszałem, że jest taki bar, że wchodzisz do tego baru i dostajesz takiego steka, który waży 2 kilo czy 2,5 kilo, no wiecie, jest, nie jest taki, Czyli, a... nie jest duży, nie jest bardzo duży, jest ogromny. Tak, takiej wielkości i jeżeli zjesz go do końca, to nie płacisz 50 Właśnie dolarów. Właśnie tak nie jest tak samo jest z hamburgerami w USA, tak. że są takie restauracje, że na przykład y, tam jest 20, y, że nie, nie pamiętam jest a y, tak, 20 tysięcy kalorii. Okay. I na przykład to było na y, ekipie i jeżeli się to zje, nie. to y, nie masz, nie musisz płacić. płacić. A, jeżeli Ale, nie, to płacisz... a jeżeli nie, a jeżeli nie, to dostajesz klapsa w tyłek. Oh. To nie fajne, Ale to bym zjadł wtedy. Poszedłem kiedyś w Nowym Jorku, jak byłem do takiego baru, który ma słynne hamburgery. Dowiedziałem się o nim, i jak byłem, to dobra, jestem gotowy na to doznanie. I rzeczywiście usiadłem przy barze i dostałem hamburgera. No, ham hamburgera, ale wielkość była znowu, no taka, wiecie, taka taki spora bar, bułka. Bułkę odłożyłem i tu był tu taki kawał mięsa tak, tej wołowiny, taki, ten taki duży, gruby. No, no i zabrałem się za jedzenie. Zrobiłem sobie małą przerwę, potem doszedłem do połowy, już byłem pełny i myślałem sobie co tu zrobić, pff, nie dam rady, znaczy można wziąć na wynos, ale pff, chciałbym zjeść, no i, myśl, i, i się zabrałem za jedzenie, po jakiejś przerwie naprawdę i, zjadłem? I, 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 i zjadłem. zjadłem, może trochę pieczywa zostawiłem, ale to mięso wiesz zjadłem, słuchaj i może trwało to dwie godziny, trochę długo, no ale zjadłem i się wytoczyłem tak pełny, że nie byłem już w stanie pochodzić po Nowym Jorku, wiesz. Bo to ten, ale pamiętam e, smak e, do dzisiaj tego, tego, tego doświadczenia. Wiemy, że ma synka Stasia, który ma 9 lat. Czym on się interesuje? <laughs> Okej. Okay. Staszek obecnie, no Percy Jackson i Królowie Olimpijscy. Cały czas Harry Potter jest numerem jeden. Do tego stopnia, że po pierwsze widział wszystkie filmy, po drugie parę razy, po trzecie, jak już się teraz nauczył trochę czytać, a właściwie bardzo, to też czyta tego Harry'ego Pottera i nie przeszkadza mu to, że widział film tysiąc razy. Ma tą cechę dziecka, że jest mądry, ale ta mądrość objawia się czasami złośliwością. Wy jesteście złośliwe dzieciaki. Znaczy, zależy, bo my jesteśmy bracia i nie aż musimy sobie podokonać. No, nie, okay, nie, no Dobrze, jest nie w sobie no, nawzajem, no ale w sumie no tak, do dorosłych ale... taka złośliwość. Na przykład złośliwość Staszka jest taka: Siedzimy, oglądamy Harry'ego Pottera mhm. po raz dziesiąty czy dwunasty, część trzecia, moja ulubiona, mhm. bo tam się pojawia Sirius Black. No i, i Staszek już zna na tyle, że wyprzedza dialogi. A, nie, wiesz, ta, co, taka złośliwość. Tak, co za chwilę powie. I teraz tak. E, dla mnie to jest OK. Ale Pati, żona, która siedzi obok, a staramy się oglądać w trójkę, mówi: Staszek, przestań. Jakby a Staszek cały czas? Nie, nie, Staszek przestaje, bo a. słucha mamy, ale mama musi musi zwrócić uwagę. I tata nie zwraca uwagi, mama zwraca uwagę. No dobrze, zły policjant, dobry policjant, ale mi się to podoba. Knotki Lego są jego namiętnością. O, y czyli tak, y tak samo jak. W, my. w wielu postaciach, tak. Y piłka nożna nie, y basen i pływanie tak. Narty. Super. O, narty. Jest świetny, z... dziadek jest mistrzem narciarstwa, że tak powiem, taki U. Janusz. Więc tam w tym naszym Krakowie to może go nawet zabrać w sobotę rano, przejechać 60 km, jak był śnieg. I tam jest już jakaś górka, wyciąg w kasińce, i mogą przez parę godzin, przez 5 godzin pojeździć. No to bardzo fajnie. Tak, w każdej chwili, bez wyjazdu takiego, wiesz, zorganizowanego na tydzień do zakopanego, czy do jakiejś Austrii, innej itd. i tak dalej. I w tym Staszek jest dobry. Z Rowerem też jest zapoznany i Rower go interesuje. Jego idolem muzycznym jest Elton John. A, ale o. to no, trochę taki... Prawda? No, w których on e, śpiewał latach? O, o, Sześćdziesiątych? 60 60-tych zaczynał, w 70-tych, 80-tych, no, 90-tych no i dopiero teraz... No, ostatnio ale to dobrze, że zna taki. Skończył karierę. Tak, ale o co chodzi? No dlatego, że obejrzeliśmy ten film o Eltonie Johnie, który e, był na... W jakimś streamingu. Okej, okay. i, i to, to obejrzeliśmy ze Staszkiem, bo my z Patiej uważamy, no dobra, film jest dla dorosłych, ale jest on o muzyce i jak chce, to proszę bardzo. I chciał, i mu się spodobał. I, I Elton John po prostu. I słuchajcie do tego stopnia, że udało nam się dostać bilety na ostatnie koncerty Eltona Johna w Kolonii w zeszłym roku. Kupiliśmy, polecieliśmy, i Staszek był tam przebrany za taki kostium koncertowy, i był na tym koncercie Eltona Johna. No, bo to jest wielki artysta, fajne piosenki. Napisał Goodbye, Yellow Brick Road z, z bajki o czarodzieju z Oz, o dorodce. Tak, tak. I ta, ta Yellow Brick Road, z którą szła dorodka, to jest o tym. Poza tym w piosenki z króla LWA to jest Elton John, tak? Z tego, z tego animowanego filmu, więc wiecie, jest jakaś łączność. Natomiast po prostu no Elton John, ale ostatnio Sanach oczywiście był na koncercie. Sanach świetna podobna. Ten koncert no. w Krakowie był jakiś. Jakiś wow, ale, jakieś no, dwie godziny plus bisy, wiecie, musicie iść jak będzie w Łodzi. No właśnie, nie, ostatnio był też e, koncert w Stanach w Warszawie i no. mieliśmy iść, ale jednak nie poszło. No, że, że Staszek jest też zakręcony, znaje piosenki na pamięć, Palion jest jego jakimś A, tam palien. wokalistą, Palion, który zielone, zielone, Przesań, zielone, zielone, zielone robię sobie zielone tak, tak. i tak dalej, i tak dalej, to jest ten oraz y, ta, ta pierwsza piosenka Paliona, ona mnie nie chce, ale mam plan. Ale, ale gruby portfel mam, a Ona nie, tak, nie tak, chce, tak, ale tak. mam plan, ten, ten czyli, i tak dalej. Czyli pa Palion jest jego takim idolem palion, bardziej youtuberowym. Palion, tak, nie, ten drugi, ten pa Paweł Wojton? Wojan? Wojan. Wojan, tak, a, Wojan. Tak, Wojan ale to Wojan, nie pamiętam imienia. Paweł, Paweł Woj Wojnarowski czy... Ale Wojan. tak, bo Wojan, Wojan właśnie razem z Palionem nagrywa. A, dobra. No to może dlatego. A, czyli to jedna mafia, tak. zobaczcie. Jedna spółka, okej. Okay. No także, y, y, tak, poza tym wydaje mi się, że Staszek jest OK pod względem takim, że szkoła, do której chodzi druga klasa, no, sprawia mu więcej przyjemności niż przykrości. Wstawanie rano jest trudne, ale daje radę jakoś. I y, 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 y z tego się cieszymy oraz że jest niezwykle zdrowym. Chłopakiem, który a lubi mizerię, b zje wszystko, c spróbuje sushi i pomacza w tym sosie no właśnie, sojowym, ale to jest oczywiście ba... bez wasabi, ale ten... Ale to o... jest bardzo fajnie właśnie jak dzieci mają coś takiego, że próbują jedzenie, że nie mhm. powiedzą, nie spróbują i powiedzą ee, nie chcę, tak, tylko tak. właśnie, że... Albo bo ktoś im powiedział coś i dlatego nie mhm, spróbują, tak. że albo że to nie jest albo to jest z mięsem, albo nie jest z mięsem, albo jest słone, albo jakieś takie, albo dziwnie wygląda jak sushi, prawda? Mhm. No, no, no. No właśnie, i że dzięki temu jest zdrowy, yy, na przykład yy, nie lubi napojów gazowanych, cola, fanta, sprite, nie, jakiś soczek od czasu do czasu, do czasu tak, ale yy, głównie tata przynieś mi wody, proszę cię. No, no to Bo bardzo przynieś mi wody, Ma, jest nauczony pić wodę i pije tą wodę, czyli jak... Oglądamy tego Harry'ego Pottera, wiecie, woda. po raz kolejny, to jest woda. Oczywiście i te, no, chipsy, chrupki są, no. ale, ale woda. Ale no to właśnie dobrze, że woda, no. bo teraz bardzo dużo. jest. Także, także spoko, myślę, że się udał, no, wiesz, tak zadowolony. muszę przyznać, że mogę być zadowolony. No i ma tę złośliwość. No to bardzo bywa, dobrze, że Bywa jest, taki złośliwy, ale się cieszę, bo to oznacza, że jest taki inteligentny. Ja Chodzę, ćwiczę że... tenisa. Tenis. Ja też tenisa. To coś naprawdę dwóch tenisistów. Tak, właśnie. Panowie, to po pierwsze, wow. Po drugie, Hmm. czy rodziców na to stać. Po trzecie, gratuluję rodzicom, że, że, że to robią. Po czwarte, tenis jest pięknym sportem. Właśnie, bo... Jest pięknym sportem, ci... białym sportem, prawda? Mówi się biały sport? właśnie, że ten, że e, ty kiedyś chciałeś być no. tenisistą i próbowałeś no. i co tak powiem, że nie pykło, że teraz... Okay. Że nie widzieliśmy dobra. cię nigdy na korcie. No tak, dobra. To była sytuacja, jak miałem 10 lat i bo, bohaterem, idolem był Wojciech Fibak. On wtedy, wiesz, był u szczytu, grał w Masters. Jest rok 76. Ja się wychowuję na wsi, w tym domu przy ulicy. Ulicy przy, przy szosie, no i byłem tak zajawiony, że wiesz wyciąłem sobie z tektury taką paletkę, obwiązałem taśmą, miałem piłkę gumową i o nie. ścianę odbijałem nie. tej stodoły dziadka, bo była obok, ona była taka ten, narysowałem sobie tą ten, no bardzo byłem zajawiony, no i w, w, parę razy jak jechałem do, do tego kuzyna, do Olkusza, bo to była siostra mamy, więc tam byliśmy blisko związani, no to grałem jakoś z Bogdanem, ale jako ten, co chciałby, ale nie, nie, nie ćwiczy, no i no i, no i nie wydarzyło się nic takiego. Potem ta pasja mi przeszła, czy też rodzice nie zwrócili uwagi, że może by warto do, ko kooptować mnie do tego kuzyna, do tego klubu, nawet zawozić i coś zrobić. Nie było u nich takiego myślenia po prostu. No i to przeszło i zamieniło się w coś innego, tak? Więc dlatego nie. Natomiast po wielu latach zapytałem, mamo, tato, pamiętacie jak ja tutaj ten, grałem w tego tenisa? Dlaczego żeście wtedy nie pomyśleli, że o, może by go zapisać, może by dojeżdżał do Olkusza? A mama mówi, no ja to się bałam, że wpadniesz pod auto, bo tam była ulica, szosa, jeździły mhm. samochody, yy, nie tak dużo jak dziś, ale no jeździły. A ty tato? A ja to kurde czekałem, aż wybijesz tą szybę w oknie obu. Natomiast tenis w związku z tym zawsze jest mi bliski, bardzo I, pamiętam. O, oglądasz? Oglądam, jak się tak to nawet wie, że Australia Open oglądam w nocy albo US Open, o. absolutnie. I to nie tylko wtedy gra, kiedy gra Iga Świątek lub Hubert Hurkacz obecnie, tylko jeżeli, wiesz, jest mecz w Miedwiedzie z kimś i to jest ćwierćfinał. No, no on się jeżeli 30, jest mecz. jeżeli jest fajny Jeżeli czwarta start, no to jak mogę i ten, to, to próbuję dooglądać, tak, albo jak mam wolny czas, żeby móc sobie pozwolić na obejrzenie, a potem dopiero pójście do łóżka. Anglicy wymyślili parę fajnych rzeczy. Tenis, piłka nożna. No. Herbatka o piątej, <noise> tea time tak zwany tak. i dużo fajnych ciasteczek do tej herbaty i na przykład śniadanie angielskie też jest okej, okay, mimo że bardzo niezdrowe. No, jest prawda? niezdrowe. A parówki angielskie, Boże, niezapomniany smak papieru. Tak? No, ta, ta sausage angielska. Sosycz, Sausage, tak, sausage. Jakbyście byli w Londynie i poszli do jakiejś pubu i tam by, byście dostały taką sausage i ona jest taką sausage, wiesz, że... Wygląda jak tektura w środku, a nie mhm. nasza kiełbasa lub i smakuje no też tak, ale jest to smak Anglii, hello, no. I, i nie można tego negować, bo oni to lubią. Dokładnie, a. tylko weź i spróbuj, spróbuj się z tym mhm. zmierzyć. A jaki jest twój ulubiony tenisista? No te, tak jak mówię, moim idolem muszę powiedzieć w Wojciech Fibak mm -hmm. był. Biernborg wtedy to, było, to, był, to był ktoś. A teraz? Te... E, a teraz, no to oczywiście Hurkacz mi się podoba, ale e, jestem e, wielbicielem Nadala, który już schodzi z No, to stawa, to ale... to nadal, nadal tak jest bardzo dobry. No, ale niestety ta kontuzja, ja cały czas mu kibicowałam, bo dla, no, dla mnie to on właśnie był moim idolem, Dolem. żeby zacząć grać. Okay, e, a tenisistka jakaś. No, Martina Navratilowa była wielką tenisistką. W latach y, tam 70., 80. też wygrywała te wielkie szlemy. W y, po, poza Igą Świątek, tak, mm -hmm, którą uwielbiamy, no to, kochamy, jest no naszą, tak, opend, więc kibicujemy. bicujemy. tam jest tenisistek. Nawet nie pamiętam. Sirena Williams no, była, no, była kimś, kto no. trzeba wymienić. I Agnieszka Radwańska z Krakowa, dziewczyna. <laughs> też tam fajne mecze grała. Ale jeszcze słyszeliśmy, że piłką się interesujesz. To tak, jak każdy. No. Wiecie, rzeczywiście jakoś tak nigdy nie trenowałem, ale w młodości grałem. Dużo graliśmy w podstawówce, w liceum się grało, w, na studiach już mniej. Potem zacząłem chodzić na mecze Wisły w Krakowie, oczywiście. I cały czas się interesowałem i Mistrzostwa Świata były dla mnie ważną taką imprezą. Jak się zaczynały w czerwcu, to każde starałem się oglądać każdy mecz od początku do końca. Pierwsze Mistrzostwa to były rok 74 i mam 8 lat. Tak, i bohaterami są, wiesz, Szarmach, Gadocha, Dejna. Jak już dorosłem i miałem pracę i było trochę pieniędzy, to starałem się jeździć na zagranicznym mecze. O, czyli? No, czyli tak przemienić swoją pasję, wiesz, połączyć z turystyką, wycieczką, geografią, bo to jest, trzeba no, lecieć do Madrytu, tak, do Madrytu i zdobyć też. bilet na Bernabeu, na mecz Realu tak A to, to nasze jest marzenie, żeby pojechać na Bernabeu? No, bo już te. byliśmy już na kampnął no, byliśmy. Brawo, widzieliście Messiego? E, Messiego nie, ale właśnie, Aha. jeżeli jesteśmy przy Messim, to chyba to jest twój ulubiony piłkarz. No trudno, żeby było inaczej z całym szacunkiem dla wielkiego Pelego, George'a Besta i Diego Armando Maradony. A. A. Oraz Zinelina Zinana, to Messi jest najlepszy, tak, ale. Moim idolem jest Maradona i Zizu. A I to Twój naj taka... najbardziej ulubiony klub to jaki? Barcelona czy co wysła Kraków. Wisła Kraków z Polski, a z zagranicy? Y -y -y. Potem Górnik Zabrze, bo mój tata kibicował a, Górnikowi Górnik Zabrze. Zabrze i tam grał Lubański z Szołtysikiem. Zykwyt Szołtysi, <laughs> więc <śmiech> <śmiech> tam od razu Górnik Zabrze jest mi bliski. A, a potem jest FC Barcelona. FC Barcelona? Z całym szacunkiem dla Realu i w ogóle jego osiągnięć. Zidane grał w Realu, to jednak FC Barcelona jakoś tak sercem to taki kataloński klub, nie ze stolicy. Ja jestem z Krakowa, Kraków też nie jest stolicą, wiesz, trochę... też jesteśmy... Tak, wiem. no Łodzianie też są trochę kantem do Warszawy. Widzę w Legia, prawda, ta rywalizacja Wisła-Legia, czy też w ogóle że ten Kraków, my tak trochę kantem do, do Warszawy, że Kraków jest lepszy, ta Warszawa, chociaż wszyscy pracujemy w Warszawie, to, ale jednak narzekamy i lubimy Kraków, swój Krakówek, więc to mi się podoba w Wiśle Kraków. Aj. Czy zaujesz karierę telewizyjnej? Nie, Dobrze. dlatego, że będzie ciąg dalszy, o, nic to się super. nie kończy. No, mhm. eee, no to do, no, trochę do tego, co mhm. Antek powiedział, czy żałujesz odejścia z TVN? Tak, oczywiście. Dobre śniadanka tam były <laughs> to raz. Dzień dobry TVN. Dwa, wiesz, no długo pracowałem i tak wiesz... Przywiązałeś tam się. Było. No po prostu, tak. Mhm. Czy jesteś szczęśliwy? Tak, dwa razy tak albo trzy razy tak, jako, że wiesz. Pięć razy tak. Szczęście się składa z, ze mnie, z Patrycji i ze Staszka. No to trzy razy tak. Trzy razy tak. E, to teraz e, jest twój najlepszy czas w życiu. Teraz? No, teraz. Oh, kurde, aha, i mam odpowiedzieć tak lub nie. No tak. tak? Muszę odpowiedzieć tak i, i wyjaśnić, że no, mam nadzieję, że tak jest i że było już dużo tych fajnych, najlepszych czasów, ale skoro zaprosiliście mnie Wy do tego programu i on jest taki poważny i zadajecie mi dużo poważnych pytań, to, to może to jest oznaka tego, że jest to niezły czas, prawda? No. No, okej, okay, dzięki. <laughs> Jak? Czy no? jesteś spełniony zawodowo? Tak, jestem, jestem i jeszcze chcę się troszkę pospełniać. Czyli jeszcze bardziej tego? Tak, jeszcze troszkę popracować, spotykać ludzi, poumawiać tych ludzi, ponagrywać, zrobić dobre radio, może jeszcze taki jakiś program w telewizji, tak. tak. Eee, czy wiążesz resztę swojego życia z Warszawą, czyli? Tutaj? Tak wiążę, tak oczywiście. Reszta mojego zawodowego życia. No zawodowego tak. Zawsze będzie w Warszawie, bo w Krakowie z mediami jest trochę inaczej, jest ich mniej, są mniejsze, jest tylko duży taki, który byłby fajny to jest RMFFM, radio RMFFM, mhm. ale tam po pierwsze już pracowałem dawno temu, po drugie, no, w tym przypadku akurat nie wraca się do tej samej rzeki. Po trzecie już się zmieniło, RMF się zmienił i ja też jestem już za stary na pracowanie w dynamicznej stacji, tak mi się wydaje, wymagającej takiego, wiesz, zaangażowania rano. Ja byś pasował. No, ale to, no. Ale tak, Warszawa tak. Dobra. Mhm. Czy jesteś spełniony prywatnie? Tak, oczywiście. Droga żona, moja ukochana, jedyna, ostatnia, wiem, że trzecia. Ale jedyna naprawdę niepowtarzalna. Najlepsza na świecie matka mojego dziecka. O, to czy miałeś kiedyś depresję? Tak, miałem. E, no miałem. A jak e, się z niej jakby wywiązałeś? Czyli, że... czyli depresja tak. Mm -hmm. A... czy, lubię, czy lubię depresję? Nie. <laughs> <laughs> czy da się pokonać depresję? Tak. <laughs> A e, miałeś jakiś odwyk, czy co? Musisz? Nie, 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 nie. Depresja. To tak, to kilka razy mi się zdarzyło. W życiu. Ostatnio w zeszłym roku właśnie po utracie pracy. Był taki moment, że. Zrobiło mi się źle, byłem zły, bardzo zły, bardzo się złościłem, a potem jak przesz przeszła ta złość, to nagle przyszedł taki smutek. A ten smutek był depresją, taką niemocą, takie nie spałem w nocy. Du dużo więcej papierosów paliłem. Y od 7 do 12, wiesz, siedziałem, piłem 5 kaw i wypalałem papierosy I jakoś tak i sen nie przychodził, a nie byłem wyspany. A udałem się do pana doktora. <laughs> który jest psychiatrą i on przepisał mi takie lekarstwa, które zacząłem zażywać 1 sierpnia, pamiętam tę datę, i zażywam jakby do dzisiaj, a minęło już sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec, no to już dziewiąty za przeproszeniem miesiąc zażywam, bo na tym polegają te lekarstwa od psychiatrów, żeby je długo, to jest jedna mała tabletka. Ale wierzcie mi, dołożyłem wszelkich starań do tego, żeby a zawsze je mieć, b żeby nie zapomnieć rano y, y, zażyć. Naprawdę. No to... Plus coś się tam zaczęło wiesz ten smutek minął, to takie rozczarowanie. Smutek, smutek minął i e, e, zaczęła się jakaś nowa praca, nowe I lepiej myślenie się I, i, i zaczął się lepiej. I w styczniu zacząłem tutaj w Iberionie, w tym, w tym miejscu, gdzie rozmawiamy i w styczniu był dobry, luty też dobry, a marzec przyniósł dodatkowo jeszcze właśnie taką, takie promienie słońca wiosennego, więc, więc tak wyszedłem. Natomiast to się, to się bierze stąd, że no widocznie takim typem jestem, tak, że ta. Ta depresja gdzieś czycha, że jestem podatny, mhm. tak można powiedzieć, że wrażliwy, albo zbyt wrażliwy, albo za mało mocny, no ale e, naprawdę czuję się w tym też zaopiekowany. Czy e, żałujesz czegoś w życiu? E, tego tenisa nie. Tego, mhm. że nie zostałem wielkim piłkarzem, też nie. E, tego, że zostałem dziennikarzem w radiu, a potem w telewizji też nie, że się musiałem przenieść do Warszawy. No, żałuję paru takich decyzji e, e, prywatnych, może takich osobistych, że. Miałem pierwszą żonę i to była za szybko podjęta decyzja, i doszło do rozstania. Potem było dr był drugi związek, i też jakoś e, nie dopilnowałem paru rzeczy, czy też przegapiłem, czy jakoś tak się ułożyło, że też e, e, żona mnie zostawiła, czy tam odeszła do kogoś innego, i też się rozstaliśmy. Tego mogę żałować, ale suma summarum na dobre wyszło, bo jestem z Pati, a Pati jest mamą Staszka, a Staszek jest najważniejszy. Dobrze, to dziękujemy. <gry> to dziękuję Wam bardzo, dziękujemy panowie. Bardzo. Cieszę się, że się z Wami spotkałem i gratuluję dobrej, dziennikarskiej formy. Dziękujemy no, bardzo. Naprawdę. Dziękujemy. Szapoba.